Pierwszy po wyborach prezes Prawa i Sprawiedliwości zabiera głos i wylicza, dlaczego jego partia nie zdobyła więcej głosów. Powodem jest wysoka frekwencja i to, że ludzie, tutaj cytat, nie głosują z wdzięczności. Opozycja wynik wyborczy odczytuje prościej. Polacy dali Zjednoczonej Prawicy czerwoną kartkę. Marcin Fiołek. Wynik jest dobry, ale nie bardzo dobry. To pierwsza publiczna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego od czasu wieczoru wyborczego. Mieliśmy tutaj do czynienia oczywiście także z szeregiem błędów z naszej strony. Tak jest życie, że błędy się popełnia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wśród powodów spodziewanej utraty władzy, poza błędami sztabu, wymieniał dużą frekwencję, słabą mobilizację partii w terenie i fakt, że, tu cytat, ludzie nie głosują z wdzięczności. Polska się rzeczywiście zmieniła i zmieniła się także struktura elektoratu i ten proces prawdopodobnie będzie trwał. Społeczeństwo obywatelskie w tym najlepszym wydaniu się po prostu obudziło. Prawie 12 milionów ludzi wypowiedziało się w jasny sposób za zmianą władzy w Polsce. Politycy opozycji te same wyniki wyborów czytają inaczej, jako czerwoną kartkę pokazaną politykom PiS. Werdykt narodu jest jednoznaczny. Wyborcy oczekują zmiany władzy, oczekują wzięcia odpowiedzialności przez obecną opozycję demokratyczną. My na demokrację się nie obrażamy. Wygraliśmy wybory, jest to powód do satysfakcji, ale czy będziemy mogli rządzić? No, wydaje się to dzisiaj mało prawdopodobne. Powyborcze wnioski dotyczą nie tylko błędów w kampanii. Mamy do czynienia z pewną rozgrywką sił zewnętrznych. Prezes PiS sugerował, że służby powinny prześwietlić kulisy powstania takich formacji jak partia Szymona Hołowni. Czy było wynikiem tego, że pewien prezenter telewizyjny wpadł na taki pomysł? Czy też może tego i głębszego? To są bajki, to są bzdury, to są fałszywe oskarżenia. Nie ma żadnych dowodów, nie ma żadnych przesłanek, które by wskazywały na to, że on wie, o czym mówi. W cieniu analiz wyników wyborów wracają pytania o terminy i decyzje co do nowego rządu. Koalicje i większości to są stwierdzane dopiero w trakcie głosowania. Już nie jeden lider się o tym przekonał partyjny. W pierwszym konstytucyjnym kroku kandydata na premiera wskaże prezydent, który zaprosił do pałacu przedstawicieli wszystkich partii. Oczywiście zadam też sakramentalne pytanie, czy uważają, że dysponują większością, która pozwalałaby im na przeforsowanie swojego kandydata na premiera. Politycy Platformy przekonują, że prezydent powinien powierzyć misję tworzenia rządu nie przedstawicielowi PiS, ale Donaldowi Tuskowi. Sprawa jest rozstrzygnięta. Nie ciągnijmy tego spektaklu przekazywania władzy o kolejne tygodnie, bo naprawdę jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Ludzie czekają na konkrety. Rząd w ramach 11 partii opozycyjnych, niech nas Pan Bóg ma w swojej opiece, Nobla dla tego, kto znajdzie nić porozumienia między poglądami Balcerowicza a Zandberga. No, Tusk będzie to kleił. Niech klei. Konsultacje w pałacu ruszają we wtorek. Dzień wcześniej liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy mają wydać wspólne oświadczenie. Marcin